Ćwiczenie. Uważność chwili obecnej. Zatrzymaj się na moment. Usiądź w ciszy i spokoju. Zadbaj o to, aby wokół ciebie nie było żadnego odbiornika radiowego, telewizora, jakiegoś urządzenia, które mogłoby cię dekoncentrować. Zwolnij swoje ruchy. Daj sobie odpowiednią ilość przestrzeni do tego, aby spędzić trochę czasu ze sobą. Weź głęboki wdech po sam brzuch, Przytrzymaj go na 6 sekund i powoli wypuść powietrze nosem. Opróżnij płuca do samego końca, tak aby pozbyć się całego zalegającego dwutlenku węgla. Weź kolejny głęboki wdech. Niech wypełni cię obecność tej chwili. Dostrzeż kształty przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu. Nie staraj się wodzić wzrokiem chaotycznie, lecz badaj spokojnie okiem obserwatora. Jeżeli spostrzeżesz, że się dekoncentrujesz, zamknij oczy i powróć do oddechu. Zwolnij swoje ruchy. Zobacz różnorodność kolorów i dostrzesz również to, że nie jesteś w stanie odseparować samego siebie od otoczenia. Wyczuj towarzyszącą Ci obecność doświadczenia. Dostrzesz dźwięki. Być może z tła dobiegają do Ciebie jakieś odgłosy, szumy spoza obrębu Twojego pomieszczenia. Mieszkania może domu. Jeżeli czytasz ten tekst będąc w otwartej przestrzeni, jesteś w stanie usłyszeć jeszcze większą ilość dźwięków dobiegających do ciebie z oddali. Dostrzeż świadomość ciała. Masz dostęp do pełnej gamy odczuć w organizmie. Nosisz na sobie ubranie, które odczuwasz. W niektórych częściach ciała czujesz dyskomfort, w innych delikatne swędzenie lub pieczenie. Rozejrzyj się dookoła. Badając siebie i swoje otoczenie, daj się ponieść ciekawości. Jakie uczucia ci towarzyszą? Co takiego wyjątkowego jest w tym momencie? Czy jesteś w stanie wskazać źródło doświadczenia? Z którego miejsca pochodzą twoje myśli? Czym jest kolor? Czym jest kształt? Czym jest dźwięk? Czym jest odczucie? Możesz eksplorować swoje doświadczenie, dotykając różnych przedmiotów z zamkniętymi oczami, próbując nowych smaków, przyglądając się obiektom z bliska lub z daleka. Sprawdź, czy jesteś w stanie dostrzec granice swoich zmysłów i percepcji. Nie ograniczaj się myśleniem i koncepcjami. Zobacz, czym są Twoje percepcje, skąd pochodzą i czy mają jakiekolwiek granice. Jeżeli wczułeś się w odbieranie bodźców z zewnątrz, możesz dostrzec, że odróżniasz od siebie obiekty oraz kształty na zasadzie kontrastu. Widzisz obiekty oraz towarzyszące im tło. Twoje bycie, uwaga, poczucie istnienia i narządy nie są od ciebie odseparowane. Dopiero gdy koncentrujesz się na poszczególnych częściach, pojawia się wrażenie, że są one oddzielone od siebie, granicą definiowalną przez kształt obiektu. Odzwierciedlamy to na co dzień przez koncepcje to jest symbole upraszczające rzeczywistość, na których realność się po prostu umawiamy. By móc postrzegać jakiekolwiek zmysły, percepcje, myśli, musi występować pewnego rodzaju relacja podmiotu do przedmiotu. Musi istnieć ktoś, kto odczuwa oraz odczucie ktoś, kto myśli oraz myśl ktoś, kto widzi oraz obraz ktoś, kto słyszy oraz dźwięk. Lecz w chwili skupienia swojej uwagi na tym, co dzieje się w teraźniejszości, nie da się oddzielić obserwatora od tego, co obserwuje. Innymi słowy, ty jesteś źródłem odbieranego obrazu, dochodzących dźwięków i sensacji w ciele. Jesteś dokładnie tym, co jest. Nie ma możliwości odseparować Ciebie samego od poznania otoczenia, rzeczywistości czy doświadczenia. To, że istniejesz, tworzy zarówno rzeczywistość, jak i percepcję rzeczywistości. Nawet w stanie dysocjacji, przy spłaszczeniu lub spłyceniu wrażliwości doświadczanych zjawisk, nie da się uciec od percepcji zmysłowej tego, czego doświadczamy. To samo tyczy się doświadczeń poza ciałem i innych odmiennych stanów umysłu. Każdemu doświadczonemu zjawisku zawsze towarzyszy obserwująca świadomość. Ta prostota w przyglądaniu się własnym zmysłom i percepcją otaczającego nas świata. Ukazuje aspekt tajemniczości naszego codziennego życia. Co może być bardziej mistycznego od tego, że w ogóle istniejesz? Czym jest ta jedna doświadczana przez ciebie rzecz, którą definiujesz jako ja? Nasze bycie zdaje się skrywać sekret do duchowych drzwi. Nie możemy odseparować samych siebie od doświadczenia. Przez całe nasze życie jesteśmy w pewien sposób zamknięci w sobie. To my produkujemy doświadczenie, tworzymy pamięć o doświadczeniu i nie jesteśmy w stanie się od niego oddzielić. Jednak uznając nasze życie za całkowicie solipstyczne, pozostalibyśmy z niekompletnym punktem widzenia patrzącym tylko z jednej strony na całość. Musimy go również uzupełnić przeciwnym poglądem, patrząc z punktu widzenia całości na wybiórczą część. Zarówno w tej samej chwili umysł tworzy świat, jak i świat tworzy umysł. Brakuje tu jeszcze jednej ważnej rzeczy. Skoro życie każdego z nas jest subiektywne, to w jaki sposób dochodzimy do porozumienia? Musi istnieć coś, co umożliwia transparentność, to znaczy przezroczystość percepcji. W końcu obydwoje możemy pomyśleć o czymś podobnym, z czymś się zgodzić, a może nawet z czymś nie zgodzić. Zdolność do przenikania się naszych zmysłów, percepcji, a nawet znaczeń. Jest iście kluczowa w procesie kodowania informacji, przekazywania jej komuś i odkodowywania. Ten proces przekazywania wiedzy zawarty jest na nośniku, jakim są nasze słowa i pojęcia. Wszystko ma zawsze dwie strony. Zrozumienie tego, jak doświadczenia wewnętrzne mają wpływ na zewnętrzne, i na odwrót, jest bardzo ważne dla zrozumienia procesu dojrzewania naszego ego oraz transcendencji podczas medytacji i uważności. Możemy dzięki temu dostrzec, że zawsze istnieje coś więcej poza tym, co jest, abyśmy mogli uznać to, co istnieje, jako możliwe w obserwacji zjawisko. Uwielbiam jeździć pociągami i związane z tym długie podróże ciągnące się nieraz godzinami. W dzieciństwie spędzałem bardzo dużo czasu, oglądając bajkę dla dzieci, Tomek i Przyjaciele, przedstawiającą perypetie lokomotyw przybierających ludzkie cechy. Podróż pociągiem jest dla mnie jak podróż w głąb siebie. Podczas niej często można poznać nowe osoby, zamienić z nimi kilka zdań i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Każda podróż w nowe miejsce odkrywa przede mną magię świata, wskazując na te aspekty życia, których do tej pory nie zbadałem. Przemieszczając się, można łatwo spostrzec, jak wszystko się zmienia. Czas zaczyna płynąć w zależności od tego, jak się czujemy. Kolejne krajobrazy przelatują nam przed oczami. Poznajemy nowych ludzi, pojawiają się różne doświadczenia, które zaraz przemijają, pozostawiając w naszym wnętrzu wdzięczność i nostalgię. To uświadamia, że życie jest procesem zwiedzania samego siebie. Każda forma podróży jest dobrą praktyką duchową. Udając się w nowe miejsce, którego wcześniej nie znaliśmy, stajemy się dużo bardziej uważni, otwarci i wrażliwsi na otoczenie. Bo jeszcze nie wykształciliśmy w sobie mapy danego obszaru. Podobnie jest, gdy przebywamy wśród nowo poznanych ludzi. Jesteśmy ostrożni w tym, co mówimy i jak się zachowujemy. Bo jeszcze ich nie poznaliśmy, a przy tym nie wyrobiliśmy sobie skróconych, nawykowych reakcji. W wolnej chwili idź na uważny, spokojny spacer, i skupiając się na chwili obecnej, tu i teraz, oddaj się obserwacji zachodzących zmian. Ustal najbardziej odpowiadającą Ci porę w ciągu dnia, a następnie udaj się na spacer po okolicy, w której mieszkasz. Chodząc po mieście, zacznij przyglądać się otaczającej Cię naturze, budynkom i innym obiektom. Postaraj się widzieć je takimi, jakimi są, bez osądu czy własnej interpretacji. Sprawdź, jakie miejsca mógłbyś zwiedzić nieopodal Ciebie. Czasem wydaje nam się, że aby podróżować musimy oddalać się od naszego miejsca zamieszkania na bardzo dalekie odległości. Przy swoich poszukiwaniach możesz skorzystać z internetu dla ułatwienia. Jeżeli zdarza Ci się ciągle korzystać z nawigacji, spróbuj od czasu do czasu dla odmiany pojechać gdzieś bez jej pomocy, udając się na zwykłą przejażdżkę. Możesz wybrać się w podróż w głąb swojego mieszkania, pokoju, i bacznym okiem obserwatora zacząć postrzegać otaczające cię obiekty i przedmioty. Możesz pójść na spacer do pobliskiego parku lub po prostu wyjść z domu i iść prosto przed siebie. Od czasu do czasu zrezygnuj z trasy, którą zazwyczaj wybierasz, i spontanicznie skręć w inny zakątek, aby móc eksplorować nieznane okolice. Wejdź do jakiegoś sklepu, nawet jeżeli nic cię w nim nie interesuje. Zobacz, co jest w jego ofercie. Wymień kilka zdań z ekspedientem. Zapytaj, ilu dzisiaj miał klientów. Kup jakiś mały drobiazg. Możesz go potem podarować bliskiej Ci osobie. Ćwiczenie uważności działa na zasadzie kontaktowania się z postrzeganiem zmysłowym w obecności chwili teraźniejszej. Możesz ćwiczyć podczas podróżowania dosłownie tak, jakbyś miał przy sobie zestaw przenośnych praktyk. Ćwicząc swą uważność, możesz używać oczu, skupiając się na konkretnych obiektach lub uszu, uważnie słuchając dźwięków otoczenia oraz ciekawych opowieści innych ludzi. Możesz dotykać różnych przedmiotów i odczuwać ich obecność. Stawiać świadome, uważne kroki, robić ciekawe zdjęcia czy ujęcia filmowe przy użyciu telefonu. Świadomość stanowi przestrzeń, w której porusza się umysł i wszelkie doznania zmysłowe. Otwartość umysłu na tę właśnie przestrzeń sprawia, że stajemy się trzeźwi, klarowni, a przez to zaczynamy się szybciej uczyć. Czy jesteś w stanie odróżnić świat zewnętrzny od wewnętrznego? Czy jesteś w stanie odczuwać bodźce w ciele bez ich umysłowej interpretacji? Czy przy pomocy własnego myślenia jesteś w stanie wywołać w ciele określone uczucia? Czy możliwe jest dla Ciebie przyglądanie się samemu sobie obiektywnie, odgrywającego określoną rolę w społeczeństwie? Jaka jest różnica pomiędzy percepcją jakiegoś zjawiska, a wierzeniem na jego temat? Jak wygląda rzeczywistość, której aktualnie doświadczasz? Czy jesteś w stanie doświadczać życia bez jego opisywania? Jak wygląda rzeczywistość bez umysłowych wyobrażeń, fantazji, oceny czy interpretacji? Czy życie jest wtedy dużo ciekawsze, spokojniejsze, czy wręcz odwrotnie nudne i apatyczne? Dalszy tekst przeczytaj, proszę, dopiero po odpowiedzeniu sobie na powyższe pytania, abyś nie ulegał implikacji spowodowanej czytaniem moich słów. Co pewne zaobserwowałeś poczucie, że zarówno świat zewnętrzny, jak i wewnętrzny wraz z ciałem są ze sobą połączone. Idziesz przykładowo na spacer, widzisz słońce i bezchmurne niebo. Zaczynasz czuć się dobrze i obserwujesz myśli, które starają się opisać to zjawisko. Na przykład, ale jest pięknie, czuję się wspaniale. Wszystko to wygląda tak, jakby przydarzało się Tobie, ale jest wynikiem oddziaływań z zewnątrz, nieprawdaż? Jesteśmy w stanie poprzez jedno proste ćwiczenie dostrzec gamę przeróżnych sensacji, pojawiających się w jednej świadomości, będących wynikiem różnych wpływów, choć na co dzień posługujemy się prostym oddzieleniem umysłu od ciała. A ciała od świata zewnętrznego. Idziesz na zewnątrz, i połączenie świeżego powietrza wraz ze słońcem powoduje, że zaczynasz czuć się znacznie lepiej. Pojawiają się przyjemne uczucia w ciele, które, interpretując na swoją korzyść, wzmacniasz. Słyszysz przyjemne dźwięki może jest to szum wiatru, drzew, a może śpiew ptaków. Subtelny powiew powietrza ociera się o twoją twarz, delikatnie schładzając usta i policzki. W skrócie, Czujesz się bardzo dobrze, twoje trzy światy zlewają się w jeden, tworząc poczucie spokoju, to zwie się również akceptacją, często określane jest mianem uczucia wyższego rzędu, transcendentalnego czy przeźroczystego, przekraczającego poczucie izolacji. Jest to ono rodzajem miłości, wdzięczności, sensu połączenia i bliskości do spójnego świata, a raczej doświadczenia, którego jesteś świadkiem. Każdy ze światów Staje się przezroczysty, przez co wszystkie przenikają przez siebie. Znika separacja pomiędzy ciałem, rzeczywistością i umysłem. Wszystko staje się jednością. Często towarzyszy temu sens, że to się samo przydarza. Możesz wejść w ten stan, dostrzegając całe otoczenie, wszystkie swoje myśli oraz sensacje w organizmie, tak, jakby stanowiły jedność. Nie próbuj kontrolować umysłu, zachowań, odczuć, tylko dostrzeż wszystko to, co jest, takim, jakie jest. Medytacja rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżesz, że całe doświadczenie, które się dzieje, jest już dokładnie takie, jakie jest. Pamiętasz, jak powyżej opisywałem świadomość, jest to ta nieznana cząstka, która wszystko widzi. Ta, którą nie sposób opisać przy użyciu słów. Ona zawsze dostrzega to, co jest, dokładnie takim, jakim to jest, umożliwiając samo widzenie. Świadomość widzi również odczucia Twojego ciała, emocje i zmysły. Nic, co istnieje, nie jest w stanie opuścić jej obecności. Dlatego, gdy rozpoznajesz ją, znikają dystynkcje pomiędzy obiektami, umożliwiając wgląd ukazujący jej permanentną, wieczną naturę. W Twoim życiu, odkąd urodziłeś się, wszystko ulega zmianie. Cały czas bez przerwy. Twoje ciało się zmienia. Rostą Ci włosy, skóra i paznokcie. Żółkną zęby i pojawiają się zmarszczki. Jednego dnia masz więcej energii, innego mniej. Są momenty, gdy jesteś przeszczęśliwy. Występują również chwile, gdy popadasz w doła i odczuwasz smutek lub zwątpienie. Czasem masz więcej ludzi obok siebie, czasem trochę mniej. Podobnie z pieniędzmi. Raz masz ich więcej, a raz mniej. Czasami są dni, gdy nadmiar myślenia powoduje chaos i stres, ale są też dni ciszy i spokoju. Wszystko się zmienia. Dosłownie każda sekunda jest inna. Jak twierdził Heraklit z Efezu, nie można wstąpić dwa razy do tej samej rzeki, gdyż zdążą napłynąć do niej inne wody. Z greckiego pantarei: wszystko płynie. W kontraście do zmienności pozostaje czysta, niewzruszona świadomość, która nie jest od niczego oddzielona. I niczego nie separuje, stanowiąc przestrzeń, w której pojawia się całe doświadczenie, zawężone do ciebie samego. Podobnie jak mózg jest umieszczony w naszym ciele, tak nasze ciało jest zawarte w świecie. Jeżeli zaczęlibyśmy patrzeć na otaczający nas świat, tak jakby był on przedłużeniem naszych ciał, oddzielne poczucie ja zamieniłoby się w doświadczenie jedności.